Dzień dobry Państwu. Alged Malesa buduje skład na sezon 2025, a w zasadzie jest już o krok od zamknięcia tego składu. Dziś będziemy rozmawiać z jednym z nowych zawodników ostrowskiego klubu. Moim gościem jest Norbert Krakowiak. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Zanim o Alged Malesie, chciałem zapytać o tym, co w Metalka z drugiej Ekstralidze, bo w niedzielę zakończył nam się sezon. Impro Rof Rybnik wygrał rozgrywki i awansował do PG Ekstraligi. Czy pan jest zaskoczony takim obrotem wydarzeń? Zakładam, że śledził pan te finały. No tak, starałem się śledzić i przyznam szczerze, że jestem trochę zaskoczony. Myślę, że tak jak większość obstawiałem awans Abramczyk Polonii Bydgoszcz, także no tak to w sporcie jest. Nie można nic zakładać przed rozgrywkami, przed też startem sezonu, co często się dzieje. I rzadko te przewidywania się sprawdzają, więc na pewno duża niespodzianka. No i trochę to pewnie zamieszało też, jeśli chodzi o te transferowe rzeczy i takie plany na temat tego, co się będzie działo dalej. Tak, na pewno teraz kilka rzeczy na rynku transferowym się zmieni, ale pana sytuacja jest już jasna. Wiemy, że będzie pan jeździć w przyszłym sezonie w Ostrowie, więc chciałbym zapytać, dlaczego taka decyzja? No trudno odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno wiadomo, jaki sezon za mną. Te moje notowania, można powiedzieć, mocno spadły. Niestety tak to jest, że no nie da się wyrobić sobie jakiegoś wizerunku i później jechać na tym przez kilka lat. Jednak ten słabszy sezon odczułem też, no jeśli chodzi o te oferty i takie zainteresowanie moją osobą. A były jakieś oferty poza Ostrowem, czy ten telefon z Ostrowa to był jedyny, który pan otrzymał? Nie, no były oczywiście jakieś rozmowy, ale to wszystko takie było, że gdzieś czułem, że nie jestem jakby pierwszym wyborem. A w Ostrowie więc poczuł pan od początku, że jest inaczej, że działaczom, trenerowi zależy, żeby pan przyszedł? Tak, zdecydowanie. Myślę, że zresztą rozmowy były bardzo szybkie, krótkie i rzeczowe i bardzo szybko gdzieś doszliśmy do porozumienia. Te moje oczekiwania też są, można powiedzieć, no nieduże. Chcę po prostu jeździć w stabilnym klubie i się rozwijać, więc tutaj to poczułem od początku. Zresztą w tamtym roku też kontaktowaliśmy się, natomiast wtedy już byłem jakby po słowie w Wilkach Krosno, więc temat był zamknięty. Coś jeszcze poza tym, że działacze Ostrowi byli najbardziej konkretni i zdeterminowani, żeby pana ściągnąć, coś jeszcze miało wpływ na pana decyzję? Coś jeszcze brał pan pod uwagę przed podjęciem decyzji? No na pewno mam dobre wspomnienia z Ostrowem. Ten tor znam bardzo dobrze, bo myślę, że no to jest jeden z torów, gdzie nakręciłem najwięcej kółek w swoim życiu. Co prawda ta nawierzchnia się mocno zmieniła od tego czasu, ale geometria jest ta sama. Bardzo lubię tam jeździć. Jest to znacznie bliżej ode mnie z Gniezna, bo myślę, że 1,5 godziny jestem na miejscu, więc to z moimi studiami, też z tym, że mam rodzinę, dobrze się łączy. Oczywiście to nie są najważniejsze aspekty, ale miły aspekt to jest. No i myślę, że na pewno trener Staszewski jest takim też magnesem do zawodników. Ja cenię mocno jego też podejście do szkolenia. Myślę, że to innowacyjne, takie nowoczesne już i myślę, że jest jednym z lepszych trenerów w Polsce, więc patrząc na to też, jak starał się budować tych swoich zawodników, którym nie szło najlepiej, to doceniam takie podejście na pewno. Jest to dla pana powrót do Ostrowa, choć jest to historia szczególna, bo zdobył pan licencję w barwach ostrowskiego klubu, mimo że z Ostrowa pan nie pochodzi. Może przybliżmy tym kibicom, którzy nie znają tej historii, właśnie pana początki. Jak to się w ogóle stało, że pana kariera zaczęła się tutaj w Ostrowie Wielkopolskim? No na żużlu zacząłem jeździć w wieku 9 lat i to miało miejsce w Gnieźnie. I praktycznie gdzieś tam do 13 roku życia jeździłem tutaj w szkółce w Gnieźnie, tutaj jakby
uczyłem się tego sportu, ale później jakieś były takie zawirowania tutaj też w klubie w Gnieźnie. Ja się wtedy jeszcze tym nie zajmowałem, bo byłem dzieckiem, bardziej tutaj rodzice podejmowali decyzje. No i zacząłem dużo jeździć właśnie do Ostrowa na treningi. Tam zacząłem trenować i tak to się stało, że Ostrów przejął mnie, można powiedzieć, i ten ostatni rok już przed zdaniem licencji ja trenowałem w Ostrowie i tak też do tej licencji przystąpiłem. No ale finalnie w Ostrowie się pan nie najeździł, klub przestał istnieć i później był transfer do Apatoratorem. Tak, dokładnie. No to były kolejne zawirowania, można powiedzieć, wtedy. No to też mi się wydaje, że wtedy ta decyzja, na pewno lepiej by było dla mnie jeździć w pierwszej lidze w Ostrowie, niż przechodzić do Ekstraligi. Z perspektywy czasu na pewno nie była to dobra decyzja, bo też nie byłem wtedy przygotowany za bardzo na Ekstraligę i przede wszystkim tak mentalnie po prostu nie byłem przygotowany wtedy na to. Powiedział pan, że ten ubiegły sezon w Wilkach Krasna nie był udany. No i nie sposób się z tym nie zgodzić, bo były duże nadzieje wiązane z pana transferem. Niektórzy mówili, że będzie pan jednym z najlepszych seniorów, a już na pewno jednym z najlepszych polskich seniorów w lidze. Czy pan dziś potrafi powiedzieć, co poszło nie tak? Tak na 100% to nigdy chyba nie będę w stanie tego powiedzieć, bo to trudno zmierzyć, to trzeba by było jakieś badania przeprowadzić chyba. Ale oczywiście mam swoje... No swoje jakby wnioski tutaj. Myślę, że sprawa jest złożona, bo gdzieś na początku sezonu miałem trochę problemów sprzętowych i na pewno mocno ta pewność siebie moja spadła po kilku nieudanych wynikach i później raczej był to problem właśnie mentalny, że kiedy pewność siebie jest mała, to jest tak, że przestajesz coś robić automatycznie, a zaczynasz więcej myśleć, co robić, i ja tak właśnie miałem z tymi aspektami na starcie, bo przede wszystkim ten element straciłem. No nie możesz podjeżdżać w meczu po start i myśleć, jak ułożyć nogę, rękę czy ciało. Takie rzeczy są dobre na treningach, kiedy chcesz coś doskonalić, ale na meczu już musi się to dziać niestety automatycznie i to utraciłem i długo starałem się do tego wrócić, co nie jest proste na pewno, bo no ciężko odzyskać tą pewność siebie, jednak kiedy się biegów i startów nie wygrywa, więc to są takie wnioski, ale oczywiście sprawa jest złożona. Wydaje się, że ta końcówka sezonu była trochę lepsza, jeszcze przede mną dwa turnieje, w których też mam nadzieję dobrze pojechać. Czyli nie zakończył pan jeszcze sezonu, będą jakieś starty? Tak, w niedzielę najbliższą czeka mnie start w Zielonej Górze, a 13 października będę startował jeszcze w łańcuchu herbowym, także to ostatnie takie okazje, żeby też sprawdzić nowy sprzęt na przykład, który też przyjechał niedawno.